Choroba Alzheimera, jak ją zdiagnozować? O tym w dzisiejszym filmie, zatem zachęcam do oglądania. Często borykamy się z pytaniem, jak zdiagnozować chorobę Alzheimera. Mamy wokół siebie bliską osobę, bliskiego człowieka, któremu chcemy pomóc, któremu się przyglądamy i takie mamy poczucie, że no właśnie, czy on jest chory na tego Alzheimera, czy nie jest chory, a może to jest po prostu starość. Kiedy reagować, jak reagować, gdzie iść, kogo się pytać, jak diagnozować chorobę Alzheimera, o tym opowiem Ci w dzisiejszym filmie. Pierwsza rzecz, o której warto wspomnieć, to to, żebyśmy podejmowali działanie, jeżeli coś się pojawia. Jeżeli mamy jakieś pytania, z którymi się borykamy, to naprawdę podejmijmy działanie. Nie zostawiajmy tego, tych trudnych sytuacji, tych jakichś pytań, które sobie zadajemy, nie zostawiajmy samymi sobie. Zgłośmy się, i to jest pierwsza taka podpowiedź dla Ciebie, zgłośmy się do lekarza pierwszego kontaktu. Już lekarz pierwszego kontaktu jest w stanie nam wskazać kierunek. To nie znaczy, że on nas zdiagnozuje, to nie znaczy, że on postawi diagnozę do naszego bliskiego, ale gdzieś nas skieruje, pokaże nam kierunek. Proszę iść do neurologa. Proszę iść do psychiatry, proszę iść do geriatry. To są trzy takie specjalizacje lekarskie, które to mogą właśnie postawić diagnozę. Mogą postawić diagnozę choroby Alzheimera. Psychiatra, neurolog czy geriatra to są osoby, które tak naprawdę zajmują się diagnostyką choroby Alzheimera. Zatem idziemy, jeżeli mamy jakieś pytania w sobie, nasz bliski dziwnie się zachowuje, my nie wiemy, czy to jest odwodnienie, czy to jest jakieś trudności po prostu związane, nie wiem, z porą roku, jesienią, zimą, chory inaczej się zachowuje. Zastanawiamy się i nagle myślimy sobie, no nie, musimy coś z tym zrobić. Idziemy do lekarza pierwszego kontaktu, opowiadamy o naszych wątpliwościach, idziemy tam z naszym chorym. Jeżeli nie możemy iść, to prosimy o wizytę domową i właśnie konsultujemy z lekarzem pierwszego kontaktu, konsultujemy nasze wątpliwości. Lekarz pierwszego kontaktu, dobry lekarz pierwszego kontaktu poprowadzi nas dalej, powie, co mamy dalej robić. I to jest pierwsze nasze zadanie, jeżeli mówimy o diagnostyce choroby Alzheimera. Druga rzecz, jeżeli chcemy iść do lekarza i chcemy coś mieć, nie tylko jakby naszego chorego pod ręką, ale chcemy z czymś iść, z jakimiś konkretnymi badaniami, to zachęcam do tego, żebyśmy zrobili po prostu pełną morfologię, to jest numer jeden, ale też zawalczmy o tomograf komputerowy albo też o rezonans magnetyczny. To są dwa badania, na których mogą wyjść różnego rodzaju zmiany, które mogą się pojawić właśnie w mózgu osoby chorej. Pamiętajmy, choroba Alzheimera, czy też wszystkie choroby z tej rodziny demencji, to są choroby, w których to nasz mózg choruje, nasz mózg staje się trochę inny niż był dotychczas i właśnie poprzez badania rezonansu czy tomografu powinny wyjść zmiany, jakie zachodzą na przestrzeni całego naszego mózgu. Zatem to są takie badania podstawowe, z którymi powinniśmy się udać do specjalisty.
Ostatnia taka moja podpowiedź, jeżeli mówimy o diagnostyce, to udanie się do psychiatry albo do psychologa. Nawet możemy zacząć od psychologa, dobrego psychologa, żeby sobie właśnie sprawdzić w internetach i popatrzeć, który to zajmuje się właśnie pracą z osobami chorymi na demencję. Ja znam kilku, którzy są naprawdę świetni i którzy to na przykład wykonają różnego rodzaju testy. Testy jak test zegara, testy jak wstań i idź, to są takie testy podstawowe w diagnostyce choroby Alzheimera, ale też gro innych testów, które mogą pomóc w diagnostyce choroby. No i teraz moja podpowiedź dla Ciebie. Jeszcze raz powtarzam, nie zostawiaj różnego rodzaju symptomów, nie zostawiaj różnego rodzaju pytań, które pojawiają Ci się w Twojej głowie, nie zostawiaj ich do samego końca. Jeżeli tą diagnostykę przeoczymy, jeżeli przeoczymy moment, w którym możemy naszemu choremu pomóc, gdzie możemy spowolnić chorobę, gdzie możemy spowodować, że nasz chory będzie długo, dobrze funkcjonował, to naprawdę spróbujmy o to zawalczyć. Spróbujmy zawalczyć o to, żeby nasz senior był człowiekiem jak najdłużej spełnionym, szczęśliwym, radosnym, pełnym w swojej codzienności. Zachęcam Was do tego, żebyśmy nie sami stawiali diagnozy, nie sami z internetu poszukiwali odpowiedzi na swoje pytania, ale naprawdę udajmy się do specjalisty. To jest mój apel, ten film to jest apel do każdego z nas, żebyśmy na konkretne pytania, symptomy, jakieś zauważone objawy, żebyśmy reagowali. Widzisz? Reaguj. Widzisz? Reaguj. Widzisz? Reaguj. To tyle w tym dzisiejszym filmie. Tak bym chciała go zakończyć. Mam nadzieję, że był on pomocny. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, wciskając dzwoneczek będziesz powiadamiany o tym, że nowy film pojawił się na moim kanale. Ja życzę Ci spokoju i reakcji. Właśnie reakcji na to, co się dzieje wokół Ciebie. Pozdrawiam Cię serdecznie, Małgorzata Kospin.